afirmować rodzinę, afirmować prawo do życia, od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. Maksymilian Kolbe w Auschwitz mówił więźniom, że w czasie II wojny światowej zginie około 6 milionów Polaków. Spytany, na czym opiera takie przypuszczenia, odpowiedział krótko, aż strach powtarzać. W okresie międzywojennym zginęło w Polsce około 6 milionów nienarodzonych dzieci. Święty Ojciec Pio o grzechu aborcji. Gdyby przynajmniej jeden dzień nie popełniono grzechów przeciwko rodzącemu się życiu, w zamian Bóg dałby światu pokój i ustanie wszelkich wojen. Podczas spowiedzi jednej kobiety, która pozwoliła zabić dziecko w swym łonie, święty ojciec Pio zapytał: czy zdaje sobie pani sprawę z tego, kogo pozwoliła pani zabić? Nie, nie wiem, ojcze. Ten chłopiec, który miał wyjść z twojego łona, miał powołanie, by zostać następcą świętego Piotra. Nowego Marszu Życia Rzeczpospolitej Polskiej 2024. Jako Polacy odpowiedzialni za przyszłość ojczyzny i prawa każdego człowieka żyjącego pod suwerenną władzą Rzeczypospolitej, my, uczestnicy Narodowego Marszu Życia, żądamy natychmiastowego zaniechania wywrotowych działań obecnego rządu i rządowej większości parlamentarnej przeciw przyrodzonemu prawu do życia, potwierdzonemu w Konstytucji Rzeczypospolitej. Przypominamy, że fundamentem praw chronionych przez Rzeczpospolitą jest przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna godność człowieka. Nie pochodzi ona od państwa czy narodu, natomiast jej ochrona stanowi o autorytecie i godności państwa i narodu. Przypominamy również, że jak potwierdza to Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 28 maja 1997 roku, życie w demokratycznym państwie prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium rozwoju. Negowanie tej prawdy jest wymierzone tak w prawa osoby, jak również w autorytet i porządek Rzeczypospolitej. Bronili prawa do życia. Wzywamy ich również, aby nie poprzestawali
na wyrażaniu opinii w reakcji na wyglądowe działania władz, ale by prowadzili systematyczną pracę na rzecz cywilizacji życia, reagując na wszystkie imperatywy przywoływane i przypominane przez opinię publiczną wspierającą cywilizację życia. Za procedowaniem w Sejmie antykonstytucyjnych przepisów wymierzonych w prawo życia wzywamy opozycję do jednoznacznej obrony tych konstytucyjnych norm i do przypominania ich konstytucyjnego charakteru. Wzywamy do niezwłocznego ponownego przesłania do parlamentu wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Genderowej Konwencji Stambulskiej. Wyrażamy zdecydowaną dezaprobatę z powodu zaniechania tego obowiązku do tej pory. Apelujemy do przyszłych posłów do Parlamentu Europejskiego o pracę nad budową silnej europejskiej opinii wspierającej cywilizację życia. Działania te nie powinny sprowadzać się jedynie do protestów, ale być połączone ze stałym przypominaniem nienaruszalności prawa do życia i praw rodziny, pierwszych spośród naturalnych praw ludzkich. Boga prosimy o wsparcie dla naszej ojczyzny i wszystkich, którzy bronią jej praw. Jeszcze Polska nie zginęła! Śpiewamy teraz wszyscy pieśń Konfederatów Barskich. Znieśmy flagi biało-czerwone, znieśmy nasze tablice z napisem Nie żyje Polska i śpiewajmy razem. Tekst jest na ulotkach, także można śpiewać wspólnie.
Teraz głos oddajemy tej, która jest samą miłością. Weronika. Mam na imię Weronika. Jestem dziewczynką, która ma jeden chromosom. Więcej jest większość ludzi. Jest to 3 21. Jestem uczennicą 3 klasy. Chodzę do normalnej szkoły i realizuję taki sam program jak moi rówieśnicy. Bardzo dobrze się włączam. Potrafiam też grać na pianinie, pływam, jeżdżę na rowerze, hulajnodze, na nartach i uczę się jeździć na rurkach. Moją pasją jest taniec i śpiew. Mając jak trzeba 4 lata, znam już wszystkie sylaby i zaczęłam czytać krótkie zdania i teksty. W wieku 6 lat czytałam już samodzielne książki i do dziś sprawia mi to wiele radości i chętnie wielokrotnie się ich bardzo kocham i również czuję się bardzo kochana. Mając 5 lat, byłam w wczesnej komunii świętej, ponieważ całym sercem kocham Pana Jezusa i Jego Matkę Marię. Oni są dla mnie najważniejsi. Pragnę, by nikt nie zabijał nienarodzonych dzieci, którym życia dał sam Bóg. Każde dziecko jest darem od Boga i jestem tu po to z moimi rodzicami i z wami wszystkimi, aby dać świadectwo, że życie jest największą wartością. Nie mówiłam tego wszystkiego sobie po to, by się chwalić, ale żeby doświadczyć o tym, że każdy z nas jest inny i kiedy da mu się szansę, obdarzy się go miłością, zrozumieniem oraz zaakceptuję się go takim, jak jest. Może osiągnąć w życiu bardzo wiele. Dziękuję Panu Bogu, że jestem tutaj wśród Was, że mogę do Was, kochani, mówić codziennie. Modlę się odnawiając koronkę do Bożego Miłosierdzia i drugą krzyżową. Honor i ojczyzna! Honor i ojczyzna!
tak przerażającego grzechu trzeba się bać. Kiedy ludzkość zatraci swój lęk przed aborcją, będzie to najgorszy dzień dla ludzkości. Aborcja to nie jest morderstwo. To również samobójstwo. Tak, samobójstwo ludzkości. Będziesz to w stanie zrozumieć, kiedy zobaczysz ziemię zaludnioną ludźmi starymi, wyludnioną zaś z dzieci, opustoszałą jak pustynia. Nie wynika jedno, że nie jesteśmy realistami. Tak, aborcjonizm jest najbardziej ohydna rzecz. Powołują się na kobiety, więc powinien przypomnieć i przytoczę świadectwo kobiety również na temat mężczyzn. Bardzo go kochałam i on mnie wtedy też kochał. Fajnie, będziemy mieli dziecko, niczym się nie przejmę. Tylko jeszcze. A potem on zaprowadził mnie do lekarza i usunęliśmy tę ciążę. Nie chciałam na nikogo patrzeć. Moja wielka miłość mi minęła. Zbycz, bo on nie chciał dziecka. Wierzący chrześcijanie. Proszę podziękować za świadectwo. Ono było publiczne, ono jest. To świadectwo może uratować setek tysięcy dzieci. A tak naprawdę legalizacja dzieciobójstwa prenatalnego. Prawda, rodzicielstwo, ile wspaniałość. Ale słuchajcie, we wszystkich tych trudnościach, ale swoje trudności, to wszystko z siły. Jeżeli zawsze uważamy, że powinna, co będzie z Polską. No tak, chodźmy. Nie żyje Polska! Nie żyje Polska! Pokażę, więc proszę was tam. Apelujemy do posłów. To ten wniosek złoży do dlaczego po wycofaniu wniosku przez premiera Tuska żona. Czas go po tym, co się stało, to bardzo wielu z nas zastanawia się, co będzie z Polską. No tak. Nie żyje Polska! Słuchajcie, że dobrze będą przyszłe pokolenia, to lepiejmy, że Polska przeżyje. Ale jednocześnie jako obywatele bezprawia wciągnęli tą świętą instytucję, Sejm Rzeczypospolitej. Bo Sejm Rzeczypospolitej nigdy nie uzurpowały sobie władzy prawodobnych. Lord Alton, który jeszcze żyje, gminy wiejskiej gminy, najstarszej demokracji nienarodzonych. Tu dochodzimy do sedna tego, czym jest aborcja. Nie jest to tylko zbrodnia przeciwko ludzkości. Zbrodnia okrutna i wołająca o pomstę do nieba, ale zbrodnia przeciwko planowi Bożemu. Ponieważ każdy człowiek jest do czegoś powołany. Pomyśl tylko, jak wielu potencjalnych żołnierzy, piekarzy, murarzy, architektów, lekarzy, pielęgniarek, strażaków, księży, zakonników i można by tak długo wymieniać, jak wielu z nich zostało zamordowanych w procederze aborcji. Pan Bóg stworzył człowieka dla swojej zewnętrznej chwały. Stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Stworzył człowieka, żeby odzwierciedlał konkretne doskonałości Boże. W tym kontekście pomyśl, jak bardzo grzech aborcji obraża Pana Boga. Nie chcemy Sejmu głuchego. Reagujcie na wszystkie słuszne postulaty opinii kandydatów jednoznacznie opowiadających się za cywilizacją życia, czy który to potwierdza. Niezaufanych parytetem społecznym, nie w swoim domku, każdy może, a nie wolności.
i usłyszcie krzyk wieków naszej historii w obronie suwerenności Rzeczpospolitej. Że fundamentem praw chronionych przez Rzeczpospolitą jest przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna godność człowieka. 1997 roku również w autorytet i porządek Rzeczypospolitej. W wyrażaniu opinii w reakcji na wybrodowe działania władz, ale by prowadzili systematyczną pracę na rzecz cywilizacji życia, reagując w politej genderowej konwencji stambulskiej. Wyrażamy zdecydowaną dezaprobatę z powodu zaniechania cywilizacji życia, ale być połączone ze stałym przypominaniem nienaruszalności prawa do życia i praw. Tekst jest na ulotkach, także można śpiewać wspólnie. I don't know.